Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget, tym razem łowca, tak jak obiecałem we wczorajszym filmie, dzisiaj łowca, dzisiaj sprawdzimy sobie jak daleko uda nam się zajść na naszym łowcy właśnie tutaj w tym 13 piętrze. Zgaduję, że za wiele potworów nie pokonamy, no bo jednak ten łowca to jest 334 poziom dopiero, więc tak jak mówię, no za wiele tutaj pewnie nie pokonamy, ale oczywiście to sobie sprawdzimy. No co, w niedzielę wleciał film z łowcy, gdzie tam się przebieraliśmy, gdzie dociskaliśmy lochy, więc tutaj tak naprawdę tylko ten nowy loch będę sobie testował, bo nic więcej tu raczej nie podziałamy. Samemu troszeczkę sobie jeszcze docisnąłem, jak sami widzicie pewnie po levelu, bo tam chyba kończyliśmy na 331 albo tam 332 jakoś tak. Tutaj to tornadko pocisnąłem jeszcze, jak widzicie 453. Już powolutku się tutaj zbliżamy do tego bloka 486 na dłuższy czas. Dalej mamy co? I Esteros. Poleciał mi kluczyk z kopalni do Esterosu, no i tutaj pierwszych dwóch standardowo pokonałem bardzo szybko. Mam te walki zapisane, zaraz wam oczywiście pokażę. Więc tak, no zanim przejdziemy tutaj do klikania tego lochu, to standardowo sobie ogarniemy konto. Tylko no co, level tutaj na pewno jakiś wbije na tych przeciwnikach, więc co ja bym tutaj mógł porobić? No na pewno sobie wrzucimy coś do kibla, skoro już tu jesteśmy. Mamy coś dla zwiadowcy. Plus 35, ok, jak najbardziej można podmienić, bo sporo. Cyk, wymienimy, cyk. Mamy jakiś gemik 465 na siłkę. Jak to tu u niego wygląda? Same czwórki. No dosyć mocne ma te gemy, z tego co widzę. W broni ma 401, to w broni mu podmienimy, żeby po prostu było. Okej, i tak, w kostki możemy zagrać w sumie. Dlaczego by nie? No teraz niestety gramy za te klepsydry, więc to jest akurat minus. Ja tutaj wolałem grać za grzyby. No ale trudno, tych klepsydr na razie nam nie brakuje, bo mamy z tych pakietów. O i zobaczcie, 5 drewienek, super, 4,5 miliona na tym serwerze. Jak najbardziej się to nam przyda. Spróbujemy te dusze, no niestety. Znowu drewienko, może nam wypaść. No i wypadło też, malutka ilość, ale okej. No teraz kamyk, też bym się nie obraził. I 4 kamyki, spoko, dzisiaj fajny dropik. Lecimy dalej. Dobra, no klepsydry nam się delikatnie zwrócą, więc niech będzie. Tutaj niestety nic. Co my tutaj teraz mamy? No możemy ten kamyk w sumie wziąć. Niestety nic, dalej. Duszę. Zaraz wam pokażę tą listę to do, która tam jest, której zapomniałem wczoraj pokazać. No na pewno kto tam gra, kto mnie ogląda, to gra w tą grę, więc sobie sam ogarnie jak to wszystko wygląda. Ale skoro już chciałem wczoraj zrobić taki test aktualizacji na tym berserku i zapomniałem, prawdę mówiąc, o jednej z najważniejszych funkcji, w sensie z najważniejszych, no z takich głównych funkcji, które doszły do właśnie gry. No i tak, jak tutaj sobie wyjdziemy do miasta, to mamy, jak widzicie, listę sprawunków tutaj się pojawiła. Co to jest? To jest po prostu taka lista, co my musimy codziennie robić. I tak, jak sami widzicie, tutaj rzeczy, które mamy takie zaptaszkowane, to są rzeczy, które już zrobiliśmy. Czyli wykonaliśmy już misję dnia, zrobiliśmy hazardzistę przed chwilą zresztą, no i tutaj w kibelku wrzuciliśmy itemek do kibelka, więc to też już mamy zrobione. Czego nie zrobiliśmy? Na przykład nie pokonaliśmy jeszcze portalu w gildii, więc możemy tutaj kliknąć. No portal jednak nadal nie naprawiony, nadal się buguje, śmiesznie w sumie, skoro już tyle ten błąd jest, no ale okej. Tutaj tego portalu nie zrobiliśmy, teraz jak on, poczekajcie, no bo chcę wam pokazać jak to wygląda z tej listy, ale teraz on się pokaże, nie pokaże się, dobra, to zrobimy coś innego, poczekajcie. No na przykład, chociaż nie, hydrę to ja bym sobie chciał tutaj osiągnięcie zrobić, więc powoli poluję na to osiągnięcie, to hydry też nie zrobimy. Portal do piekieł na przykład nasz, jak widzicie, klikniemy na portal do piekieł, od razu nas przenosi tutaj do tego naszego portalu. 77%, czy my jesteśmy w stanie go pokonać, to jest wojownik, no niestety nie, ale troszkę mu zabraliśmy, jutro pewnie go pokonamy. No i jak widzicie, już ten portal mamy zrobiony, tutaj jak wejdziemy w tą listę, na samym dole są rzeczy, które już są, tak można powiedzieć, odhaczone. Jak widzicie, doszedł nam tutaj, a czemu ten portal nam nie doszedł, co jest? Dziwne, powinien nam dojść tutaj, no to jest portal gildii, ale ten nasz powinien dojść, nie wiem dlaczego tak to wygląda. Ale okej, no w każdym razie, no jak widzicie, zresztą zniknął nam z samej góry, czyli po prostu mamy to zrobione. Zwab bohaterów, no spróbujemy to zrobić, poczekajcie. Tutaj od razu nam chce zwabiać, że tak powiem, ale weźmiemy sobie Golasa, bo tutaj jego na razie zwabiamy, że tak powiem. Pyk, no i tutaj jak standardowo po aktualizacji można 5 razy, brak dostępnych walki, dobra. I teraz sobie wejdziemy
Wejdziemy sobie tutaj, no jak widzicie odptaszkowało nam swap bohaterów do swojego podziemia. I tak to po prostu wygląda, taka ta lista, można sobie lecieć po kolei, wszystko klikać. Jakie są błędy? Błędy są takie, że tak jak wspominałem tutaj, gdy nakarmimy wszystkie pety 3 razy, to zaraz wam tutaj pokażę, chyba nawet mam wszystko nakarmione, dokładnie, wszystko mam nakarmione 3 razy, a i tak tutaj to nam pokazuje, że nie zapomnij nakarmić swoich pupili. To ma zostać zmienione, to ma zostać naprawione, że jak nakarmimy 3 razy peta w środowisku, to po prostu to będzie już odptaszkowane. Tak samo menadżer areny. Menadżer areny, tutaj jak wejdziemy sobie, wszystko odklikamy, to on nam powinien zniknąć, ale tutaj za chwilę jak zbierzemy, poczekajcie, dokładnie, zniknął nam, ale za chwilę jak będziemy mogli znowu coś ulepszyć, to on się powinien znowu pojawić. A nie, teraz jest odtaszkowany, ale on się tam za chwilę, za jakiś czas znowu pojawi. To też będzie zmienione, więc po prostu na razie to jest tak wrzucone z tego co wiem, troszeczkę dla testu, jeżeli gracze będą tego używać, to będzie to po prostu dalej rozwijane. Kolejna sprawa, ta wiedźma, tą wiedźmę już wam wczoraj pokazywałem, ale tutaj nie miałem tylu owoców tam na berserku, tutaj jak widzicie mam dużo do mroku, cyk, bierzemy sobie 10 owocków, to nam z tej kubki 29 zabiera 10, no i jak przeciągniemy to na wiedźmę, to po prostu zrobi nam się miksturka w zależności jaki żywioł. Tak jak mówiłem, no tutaj mamy HP, cytrynki to jest ręczność, ziemia to jest inteligencja, jabłuszka, truskawki to są, to jest szczęście, podka na szczęście, no a tutaj śliwki, podka na siłę, więc po prostu tak to wygląda, ale no mówię, no to jest zbytnio dla osób, które jeszcze tych petów nie mają nakarmionych na maksa, to jest zbytnio nieopłacalne, więc tak to wygląda, chyba o tym zapomniałem wczoraj mówić, też wam nie pokazałem. A jeszcze jedna sprawa, tutaj jak widzicie należy być oficerem albo liderem gildii po prostu, i tak minimalny poziom, tutaj jakbyśmy kogoś nie mieli, jakbyśmy mieli 49, to ja mogę wybrać minimalny poziom, mogę tutaj wybrać flagę, no to na polskich serwerach to wiadomo, chyba nie ma zbytnio zastosowania, natomiast na międzynarodowych jak najbardziej, no i będzie mi szukało po prostu po graczach, którzy zgłosili się jakby do tego, żeby ich... W sensie inaczej, będzie mi szukało graczy bez gildii, którzy spełniają wymagania, które ja jakby chcę. A tutaj jak sobie najedziemy na siebie, to jak widzicie obok wystąpienia z gildii mamy dołącz do gildii. I to działa na tej zasadzie, że po prostu każda gildia, która tam zgłosiła chęć szukania graczy, gdzie ja spełniam wymagania swoim poziomem, to po prostu mi pokazują te gildie i ja tutaj sobie mogę poszukać, posprawdzać i ewentualnie do jakiejś dołączyć. Więc tak to po prostu wygląda z tym wyszukiwaniem i chyba tyle. Szczerze mówiąc, chyba tych kilka rzeczy wam nie pokazałem wczoraj, więc dzisiaj, gdy już troszeczkę emocje opadły po tej aktualizacji, z chłodną głową wam po prostu to popokazuję. Dobra, a arenki na razie nie robimy, bo tak jak mówię, jeszcze tutaj pewnie jakieś levele wbijemy. Tutaj nie ma co, doktora Bawewu nie ma co, bo też levele wbijemy. Petki mam porobione już tutaj po północy, poprzeklikiwane, portale kliknięty. Tutaj w tej twierdzy też chyba nie ma za bardzo co robić na ten moment, tu też kliknięte. W gildii możemy w sumie, hydry nie chcę, ale możemy portal machnąć, żeby już było z głowy. 50%, no 2% zabraliśmy, więc nie ma tragedii. Kółkiem, tak jak mówię, zakręcimy, później ok, no i chyba przechodzimy do tych lochów. Zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądać. No mówię, dzisiaj się zajmiemy tylko i wyłącznie tym nowym lochem, bo inny mamy już dociśnięte dosłownie na maksa. I tak, pierwszy, zręczność, czyli bodajże zwiadowca bądź też zabójca. Zobaczmy jak to tutaj wygląda, bądź w sumie też może być Demon Hunter w sumie, bo w tych nowych lochach, ktoś tam mnie pytał w ogóle, czy w nowych lochach, o przegraliśmy już, ktoś mnie pytał czy w nowych lochach mogą być inne klasy niż te podstawowe, mogą oczywiście, w tych najnowszych przecież są berserki, są zabójcy, więc w tym najnowszym może być też właśnie berserk, demon hunter i tak dalej. Nie spotkałem się wczoraj na berku, ale tym berkiem te pierwsze dosyć szybko pokonywaliśmy, no zobaczcie ile on tutaj uników robi. Dobra, no klikamy dalej. No on tutaj powinien być bardzo łatwo do zrobienia, ale nie mamy szczęścia. No bardzo dużo tych uników, kurde, tutaj nam robi niestety. No ale okej, zobaczymy. Jak nie będzie to, że tak powiem,
jakoś łatwo szło, no to sobie oczywiście poklikamy, ale na razie popróbujmy tak powolutku, zobaczymy jak to wyjdzie. Druga sprawa jeszcze, jak tutaj się skończy walka, aby wejść w tą listę zadań, nie trzeba klikać w ten przy karczmie, w to miejsce, po prostu w tą tablicę, tylko można dwa razy na pocztę kliknąć i to mi właśnie ktoś napisał wczoraj, że można dwa razy na pocztę kliknąć i wtedy ta lista sprawunków tak zwana się też pokazuje, więc to jakby tak to wygląda, że po prostu nie musimy tam tego wychodzić do tego miasta i tak dalej, tylko mamy taki skrót klawiszowy. To mi ktoś napisał właśnie w komentarzu pod wczorajszym filmem, także dzięki. Okej, no tutaj fajny krytyk, no jakby jeszcze jeden wleciał, to byśmy pokonali, no ale niestety bardzo dużo tych uników ona robi, aż dziwne. Dobra, no klikamy, aż w końcu pokonamy. Dokładnie, pokonany, powinien nam się zapisać. Pyk. No i dobra, o, jeszcze wam te walki muszę pokazywać, to też swoją drogą. Więc tak, zacznijmy może od Heraldona. Heraldona nie pokonywałem na wizji, że tak powiem, tylko pokonałem sobie prywatnie, ale oczywiście tą walkę zapisałem. Nie miałem jeszcze wtedy Paladona, ale miałem 13 trenera, bo skipnąłem, tak jak wam zresztą mówiłem tam już jakiś czas temu, bo to dosyć dawno zostało zrobione. Więc pokażę wam po prostu tą walkę, bo mam specjalnie tu zapisaną. No jak to wygląda, no krytyk za krytyk, tu kolejny krytyk, tu zwykły hitek, no i my krytyk i no trzy krytyki tak naprawdę pokonane. Nie wymagało to wiele, szczerze mówiąc, bo ile tam, no nie wiem, 30 grzybów chyba na niego zużyłem, nie pamiętam. W każdym razie no wymóg był taki, że należało mieć albo tutaj, poczekajcie, no ile my tu mamy, 5, 9, 14 i tutaj albo 15 pupili. I to była bardzo duża szansa, wtedy trener tak naprawdę nie miał znaczenia. Albo jeżeli mieliśmy 14 pupili, no to trzeba było mieć tego trenera na 13 poziomie. Więc taki był po prostu wymóg, żeby to przejście zrobić. Okej, lecimy dalej, Heraldona możemy już odpyknąć. I dalej, mamy tutaj ten Esteros w tym mroku, który mi tam właśnie wyleciał i nie chciałem już czekać na nagranie, żeby go pokonać, bo to są dosyć proste walki, tam po około 20 grzybów na każdego przeciwnika i padło. Więc dobra, no wojownik tutaj za wiele nie zrobił, 11 milionów, Mag zrobił 10, Kunegunda zrobiła, no też w sumie niewiele, jak sami widzicie. No i my tutaj, pierwsze odrodzenie zabraliśmy mu, no niedużo, drugie odrodzenie zabraliśmy mu, też wcale nie, tam troszkę ponad 30 milionów. No i teraz jeszcze jedno odrodzenie, zobaczcie, to wcale nie było takie proste. No i dobiliśmy go, więc spoko, tu mi tam jakieś rękawiczki wypadły. Dobra, to możemy odhaczyć i teraz dalej. Mańkut Lannister, no ci pierwsi przeciwnicy w tym Esterosie w mroku, zresztą w świetle tak samo, są podobni do siebie i są dosyć łatwi do pokonania. Oj, ja nie chciałem tak zrobić, poczekajcie. Ja to chciałem w następną walkę, okej. Teraz Magnumak troszkę zbił, nie można powiedzieć, 86 milionów chyba było. No Kunegunda zbiła ile? 15, więc szału nie ma. I teraz my, jak to tutaj wyglądało? Z 70, no 25 milionów zrobione. Teraz będzie, o, nawet już bez odrodzenia? Co tam się wydarzyło? Poczekajcie. Pomiń. Odrodzenie i teraz tak. Tam nam strasznie mało HP zostało. A nie... A, bo teraz chyba jakieś krytyki mocne poleciały, no dokładnie. I dlatego, ale dwa odrodzenia były z tego co widziałem, więc okej, dobra, no i tutaj, a, tu mi wyleciały buty, to akurat spoko, to będzie do kibla, bo już jak sami widzicie mi się kończą, a do epika jeszcze kilka dni pozostało. No i dobra, i mamy ten nowy loch. Tyrankę Tessie, też mi któraś wczoraj ktoś pisał pod filmem, że się nie czyta Tessie, tylko się czyta jakoś tam inaczej. No zgaduję, że się czyta Tessie, ale 10 milionów, ale no mówię, no jak ja nie wiem jak się coś czyta, to po prostu czytam tak jak piszę, o. Więc okej, zgaduję, że się czyta właśnie Tessie. No i dobra, jedno odrodzonko i pokonaliśmy. Już tutaj jak widzicie był jakiś tam opór przy już pierwszym przeciwniku, ale okej, lecimy dalej. No w mroku to nawet nie będę klikał, w sensie no, w mroku to ja mam 6x20, więc nawet wam nie pokażę. To jednak mimo wszystko nie jest berserk. Ale dobra, piekielny Peter, to jest wojownik, 42 miliony. On także powinien paść tutaj w miarę łatwo.
Mam nadzieję, że jak troszkę poklikamy, to, to on nam się tutaj położy i wbijemy level chyba dzięki niemu. Tak nie jestem pewien, ale, ale z tego co widzę na pasek, to ten 335 powinien wlecieć. Tylko kurczę, no żeby on tutaj padał. Dobra, padł. I tak jak mówię, 335 level wleciał. Obejrzymy to sobie. Możemy to w sumie zapisać też, niech będzie. Piekielny Peter. I teraz, bądź też Peter, żeby znowu nie było, że coś tam źle czytam. Dobra, zobaczmy. No pierwsze tutaj hity dosyć mocne, praktycznie bez szans, żeby go ubić. Ale, o, krytyk jakiś fajny nawet. I dobra, pierwsze odradzonko. 7 milionów, tu prawie 10. Okej. O, i bardzo mocny krytyk, czyli jedno odrodzenie wystarczyło, więc też bez tragedii. Kolejny itemek, w ogóle strasznie często dropią epiki z tych, w sensie chyba każdy wczoraj na Berserku, kto tam nie widział, to, to niech sobie obejrzy, bo tamtego 13 piętra zrobiliśmy naprawdę sporo. Bardzo dużo epików poleciało, w sensie chyba z każdego piętra dostaliśmy epik, o ile się nie mylę, więc, więc no naprawdę sporo. Dobra, gruboskórny Gerdi, kto to jest? To jest mag. I czy my tego maga jeszcze jesteśmy w stanie zrobić? Chyba tak, bo zobaczcie, że tutaj dwa krytyki i ponad połowę HP mu żeśmy zbili, więc spróbujmy. No tu już się nie odrodzimy, ale poklikajmy go troszkę. Mam nadzieję, że go zrobimy, ale no zobaczymy jak to wyjdzie. No tam 5 milionów. Może jakbyśmy tutaj 3 miliony, 3400 dokładnie. Może jakbyśmy, no ale to wystarczą dwa mocne kryty, to mi się wydaje, że jest to do zrobienia. Ale dobra, no poklikamy go. No myślę, że jak maga zrobimy, to jeszcze 14 byśmy byli w stanie zrobić i się zablokujemy na 15, o ile dobrze pamiętam z Berserka, bo tam właśnie na Berserku chyba 15 to był mag i właśnie on był dosyć, dosyć ciężki, w sensie dla Berserka, no wiadomo, mag jest dosyć prosty, ale tutaj jednak dla łowcy na tym 15 się byśmy pewnie zablokowali, ale najpierw tutaj tego maga trzeba by przeklikać. A jak sami widzicie, nie jest to wcale takie proste. No tam 3900. No pewnie jakbyśmy się przebrali na epiku, to i by ten mag padł. Ale tutaj na ten moment sami widzicie, że 3 miliony 400 to chyba była taka najlepsza próba. Mogliśmy w sumie zapisać 5 milionów. No dobra, wiecie co, do 800 grzybów sobie poklikamy tutaj jego, do 800 grzybów i w razie będę kończył, bo też nie chcę, też chcę sobie tutaj tych grzybów zostawić, potem ewentualnie dokupić na epicki weekend i może tutaj, miałem się nie przebierać na łowcy, ale jak doszła ta zmiana run, to to przebieranie na weekendzie epickim jest dosyć proste, więc tutaj właśnie dzięki temu, o, padł, dobra, super, dzięki temu właśnie chyba się przebierzemy, bo nie będzie to takie drogie z tego co wiem, bo po prostu nie będziemy musieli już szukać run, tutaj mamy chyba runy na 5%, dokładnie, tu mamy 5%, tu mamy 5% i tu mamy nawet 6%, więc sobie zamienimy te runki na nowe itemki i to przebieranie nam wyjdzie o wiele tańsze, także chyba na tym łowce coś tutaj sobie poszukam, no na pewno broni, a tam może przy okazji czegoś innego. Zobaczmy jak tą walkę wygraliśmy. Gruboskórny Gerd, tutaj musiały jakieś kosmiczne kryty polecieć, 6 milionów. 3,5 miliona, to wcale nie taki duży, no i ten ostatni, 9 milionów, ale zobaczcie, tylko minus 50 tysięcy HP, więc za wiele tutaj ledwo, po prostu ledwo. No i on też, jak to wyglądało, czy on nam jakiegoś kryta dał? Chyba ten środkowy to był kryt. A nie, tutaj dwa zwykłe hity, a i tak bardzo mocne. No ale dobra, gruncze pokonany, spoko. Poczekajcie, ile nam tu brakuje? No i byśmy wbili level, gdybyśmy kolejnego pokonali, więc zobaczmy. Lżący łgarz Leander i to jest na pewno odpowiednik, to jest wojownik swoją drogą. To jest odpowiednik kogo? To jest odpowiednik angielskiego supportu, czyli tam Leandera. Wczoraj zresztą jak pojawił się ten pierwszy filmik, gdzie był opis aktualizacji, to sobie go to sobie czytaliśmy zresztą właśnie z tego opisu, kto tam oglądał ten film to wie, więc pewnie kojarzycie kto to, to mówię, przedstawiciel angielskiego supportu. No ale tutaj sami zobaczcie, że no to jest niby wojownik, tutaj pewnie jakieś 4-5 odrodzeń i byśmy byli w stanie go poskładać. Ale jednak, mimo że to wojownik, to zobaczcie, że chyba wojownik, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tutaj przeklikuję, no tam jakaś bliska próba, ale kurde, tutaj by się trzeba było odrodzić 4-5 razy, więc tutaj jednak mimo wszystko, on blokuje, więc to wojownik, tutaj mimo wszystko dużo szczęścia byśmy potrzebowali. Jak sami zresztą widzicie. No dobra, no tak jak mówiłem, do tych 800 poklikamy. Jeżeli go nie pokonamy, to trudno. Jeżeli pokonamy, to super.
i będziemy ten odcinek kończyć, bo mówię, w innych lochach już za wiele nie zrobimy, także teraz czekamy na urodzinki. Jutro się pojawi, tak jak już zresztą wspominałem wczoraj, odcinek z Paladyna. Na tym Paladynie pewnie troszkę więcej niż tutaj tych lożków pociśniemy. Czwartek będzie przerwa od filmów, no a piątek zaczynamy urodzinki i też może nawet piątek, sobota, niedziela codziennie będą się filmy pojawiać, ale to jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie. No mówię, kurczę, no nie jest tutaj do zrobienia tylko tych odrodzeń, tak z 4, nawet 5 może. Strasznie mocny, myślałem, że on jest słabszy, bo wiem, że 15 to jest magii, na 15 to już się zatrzymamy. Ale tutaj może po przebraniu, no tą broń mam już dosyć starą, broń jest chyba 9 leveli do tyłu znaleziona, więc tą broń na pewno by wypadało wymienić. Ale mimo wszystko tutaj prób bliskich to za wiele nie ma. Dobra, bo już przesadziliśmy. Okej, to by było na tyle z naszego łowcy i z nowego lochu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście strzelcie kciuka w górę. Zostawcie komentarz o treści nowy loch, przypnę serduszko. Pochwalcie się, ile w ogóle już zrobiliście w nowym lochu przeciwników. Czy już może zamknęliście? Wiem, że na takich 400, tam około 50 levelu, to w tym świetle bez problemu się ten loch zamyka. Natomiast no w mroku wiadomo jest problem, ale też kilka tych lochów na pewno zrobiliście, kto ma właśnie taki wysoki level, także się po prostu chwalcie. Zapraszam na Discorda dla widzów, link w przypiętym komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie z dzwoneczkiem, to najważniejsze. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.